Proszę o zabranie głosu panią poseł Krystynę Łybacką w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, jesteśmy po wyczerpującej turze głosowań i wszyscy mamy jeszcze posiedzenia komisji, więc bardzo skrótowo postaram się przedstawić, nie zabierając państwu zbędnie czasu. Jak sądzę, wszyscy nie mamy wątpliwości, że dwie podstawowe kwestie decydują zarówno o założeniu rodziny, jak i o powiększeniu. To jest praca i mieszkanie. Mieszkanie w gospodarce wolnorynkowym oczywiście jest towarem, które trzeba kupić. Mamy w Polsce programy wspierania dostępu do mieszkania, szczególnie dla ludzi młodych. W tej chwili, przedtem to było Rodzina na swoich, teraz program Mieszkanie dla młodych. Natomiast te programy, które w tej chwili istnieją i sposób dojścia do mieszkania mają pewne wady lub inaczej. Nie obejmują wszystkich potencjalnych chętnych i oczekujących na swoje mieszkanie. Żeby móc zaciągnąć kredyt komercyjny w banku, to musimy mieć wiarygodność kredytową. Ponieważ mamy różne formy zatrudnienia i różne formy świadczenia pracy, a także tak zwane popularne umowy śmieciowe, w takim przypadku to nie jest klient wiarygodny dla banku w sensie uzyskania kredytu. Przejdę do innej grupy, wydawałoby się bardzo stabilnej zawodowo, jaką jest grupa akademicka. Ta grupa często bardzo dobrze zarabia, ale w formie grantów. Granty uzyskuje się w wyniku wygrania konkursu grantów. Ale dla banku to nie jest ktoś, kto ma stałe, udokumentowane dochody. Zatem istnieje pilna potrzeba, żeby wzmocnić tę ofertę, uzupełnić ją, dać alternatywę także dla tych osób, które z różnych względów nie mają zdolności kredytowej, dla tych osób, które nie mają na przykład tego 10-procentowego wkładu zgromadzonego po to, żeby móc starać się o wejście do programu Rodzina na swoim, jak również dla tych osób, które nie tylko chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie, ale chcą remontować, chcą dobudowywać, chcą dokonywać zmian. Dlatego właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej wychodzi z propozycją ustawy, której przedłożenie jest przedmiotem druku 1542, ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Skrótowo, na czym polega ta ustawa? Po pierwsze, tworzy się kasy oszczędnościowo-budowlane, które to kasy są bankami tworzonymi i działającymi w formie spółek akcyjnych, do których, co do kwestii nieuregulowanych ustawą, o którą wnoszę, reguluje to ustawa prawo bankowe. Potencjalny nabywca mieszkania, ktoś, kto chce dobudować, remontować, zgłasza się do takiej kasy i kasa przedstawia mu różne opcje w stosunku do jego możliwości finansowych i on deklaruje z góry, jaką kwotę chce zgromadzić i jasno deklaruje cel, na jaką tę kwotę chce zgromadzić, ponieważ te kasy są utworzone wyłącznie dla celów, tak jak mówi nazwa, budowlanych. Rozwoju, pozyskania mieszkania, a ewentualnie remontu czy przebudowy. W momencie, kiedy zawarta jest umowa z bankiem, przepraszam, mogę prosić państwa? W momencie, kiedy zawarta jest umowa z bankiem, wtedy klient zaczyna oszczędzać. Okres oszczędzania nie może być krótszy aniżeli 3 lata. Co jest istotne? Jest istotny stały poziom oprocentowania, jak również to jest oczywiście oszczędzanie w walucie polskiej. Każdego roku, i na tym polega istota projektu, do kwoty zaoszczędzonej klient otrzymuje premię w wysokości 20%. 20% to jest propozycja, ponieważ ta premia jest różna, a w różnych krajach, w których ten model doskonale działa, najczęściej kraje stosowały taką procedurę, że dla zachęty na początek dawały wyższy odsetek tej premii. Potem, kiedy ten system nabierał coraz więcej klientów i już był coraz bardziej samowystarczalny, ta premia była obniżana o 5-10%. My proponujemy 20%.
Premia nie może być wyższa niż 12 tysięcy w roku. Jeżeli ktoś zaoszczędził więcej, nie może otrzymać więcej niż 12 tysięcy, a wówczas może część tych niewybranej premii otrzymać w roku następnym. W momencie, kiedy kończy się umową określony okres oszczędzania, klient może otrzymać kredyt w wysokości równej zgromadzonej kwocie. Tak w skrócie, Wysoka Izbo, wygląda projekt, który mam przyjemność Wysokiej Izbie przedstawić, ponieważ usłyszałam kątem, że rząd zamierza odrzucić ten projekt. To ja chcę Państwu przytoczyć fragment opinii, jaką otrzymałam od Związku Banków Polskich i która to opinia, cytuję, brzmi: na posiedzeniu Senackiej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu w lipcu bieżącego roku za uruchomieniem systemu kas budowlanych opowiedział się jednoznacznie zarówno wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jak również wiceminister finansów. Ja będę prosiła obecnego pana ministra wobec tego o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, kto zmienił pana zdanie w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.